Druk numer 423, projekt zarządu. W sprawie uzgodnienia projektu budowy miejsc postojowych w rejonie ulicy Miechowity w Krakowie. Panie Przewodniczący, proszę zobaczyć, że jestem nieobecny na sesji. Ale to już jest naprawdę, Są jeszcze oprócz statutów i regulaminów takie zwyczajne. Proszę takiego określenia, jak nieobecnego na tej sesji. Nie mam zamiaru coś takiego uczestniczyć. Nie, poprzednich salon głosowania. Nie wiem. Proszę to jakoś rozwiązać ten formalny, ale to już jest naprawdę przesada, żeby tak się zachowywać, a pan pozwala na takie zachowanie. Nie mógł wytłumaczyć projektu uchwały, o którego zostałem oskarżony wcześniej, że nie dopracowałem uchwały. Ja nie mam wpływu na to, że uchwała wniosek formalny. Mogłeś poczekać, aż chociaż skończę wypowiedź. Ale to jest naprawdę szczyt kłamstwa po prostu. Paragraf pierwszy. Opiniuję pozytywnie uzgodnienia projektu budowy miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz jazdów jezdni manewrowej. Chodniku wraz z odsłonieniem osiedlenym przypadkami koordynującego uzbrojenia w rejonie ulicy Miechowity w Krakowie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan Stanisław Strzyński, pan Franciszek Kaszyn. Proszę uchwalić. Proszę państwa, tu akurat w tym przypadku jest to projekt zarządu, ale sprawa ta była omawiana na Komisji Infrastruktury w dniu wczorajszym. Dostaliśmy projekt tej budowy, także komisja się tym zajmowała i pozytywnie zaopiniowała. Ja mam właśnie tylko formalny w drugiej dziedzinie w domu, bo wyleżę raz. Wraz z odwodnieniem. Dobrze. Proszę bardzo, pan Rafał Mich. Tylko zapytać, czy nie zasady było doprecyzowane z Miechowity 15, bo to o tą lokalizację. No w sumie słusznie, bo tyczy się uchwalenie tego projektu. Jak najbardziej słuszna uwaga już poprawiona. Autoprojektu zarządu. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Dziękuję bardzo. Przystąpimy do głosowania. Kto jest za poparciem projektu zarządu numer 323? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta.